Cześć, witajcie, tutaj Stuart, no i gram dalej w Dead Space. Musimy wrócić drogą, którą przeszliśmy, no musimy oczyścić atmosferę i kto wie, czy prędzej, czy później nie zmierzyć się z Lewiatanem. Chyba wszystko do tego tutaj zmierza. Ale najpierw przejście. Najpierw w ogóle musimy tam przejść. No i pięknie. Chociaż tyle, wyłączyliśmy to dziadostwo. Sobie wskoczę stamtąd, stąd będzie mi łatwiej. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że gdzieś tam powinienem się, kurde, dostać, ale... Jak tu będzie najłatwiej? Tak. Długi skok. No i tu mamy wyjście. No dobra, zdrówka trochę jest. Zużyjemy mały. I okej. Naładujmy tą stazę, czemu nie? Dobra, droga powrotna. Podejrzewam, że jak zwykle wyskoczą gdzieś jakieś gówna. No ale zobaczymy. No piękne te korytarze są tutaj, ale przyznacie, nie, klimat dla mnie pierwsza klasa, no to dla mnie jeden z lepszych horrorów. Ja lubię jeszcze w ogóle takie klimaty science fiction, tutaj obcy, oni coś zostawili, myśmy to znaleźli i to coś się po prostu gdzieś tam przemienia, zadamawia u nas, wykorzystując ludzkie ciała, tak jak w tym przypadku, tworząc halucynacje, powodując, że ludzie siebie nawzajem tutaj zabijali. No, jeśli ktoś oglądał też filmy o obcym, to dokładnie wie, o czym mówię. On też pasożytował na ludziach. Dobra, może nie będzie tak najgorzej. Jeszcze. Zaryzykujmy poziom 01. Mamy oczyścić tą atmosferę. Dobrze mnie skierowało do tego wyjścia. Oho, oho, oho. Już słyszałem, że gnoje jakieś są. Chyba słyszałem wieśniaki. Dobra, i zazwyczaj właśnie w drodze powrotnej też coś się dzieje. To nie jest tak, że my sobie po prostu wrócimy i nikogo nie będzie. Ale widzę, że sporo musimy przejść. Ciekawe, czy nam się uda w ogóle dostać do tego jakiegoś lewiatana. Co to jest ten lewiatan? Nie wiem, czy mam węzeł mocy. Chyba nie. A mam. Dobra. Nie byłbym sobą, jakbym nie otwierał tych drzwi po prostu. Paliwo, paliwo. Teraz to już wszystko tutaj jest potrzebne. Na początku tak się wydawało, energia plazmowa, co to tam? Ha, co to tam, zestaw medyczny? Teraz to wszystko mi się przyda. Opędzlowałem pomieszczenie i bardzo dziękuję. Jezus Maria, tu krwią trysnęło, a ja się wystraszyłem. To pomieszczenie już zwiedzałem wcześniej. Dosyć długa ta droga powrotna. O! Isaac, where are you? Help me. No to ta jego ukochana się odzywa. Może ona rzeczywiście gdzieś żyje. Tak. Teraz będziemy mogli tutaj zadziałać. No i oby Hammond przeżył. Cały czas rozdział groźne środowisko. Czystość powietrza. No oczyśćmy tą atmosferę. Restoring nitrogen and oxygen levels. Food storage lockdown lifted. Zniesiono blokadę magazynu żywności, czyli to, o co nam chodziło. Do niego będziemy musieli się udać. Chcę tylko zobaczyć, co w tym magazynie mogę zrobić. Może mam coś, co mi nie jest potrzebne.
No właśnie, złoty półprzewodnik chociażby. Zestawy medyczne zostawiam. Jedną stazę. Na razie zostawię, bo cholera wie co to ten lewiatan. Paliwo do miotacza mam za dużo. Jego aż tak nie używam, tylko na tych małych takich frędzelków. No nic nie będę kupował. Mam jeden węzeł. Dobra, wydam dychę na drugi węzeł. Dalej, 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 dalej. Dobra. Dwa węzły mocy. No, zniesiono blokadę magazynu żywności, w którym są kilotony czegoś. Mamy to przejście. No cholera jasna. Czuję, że tu będzie się działo. Patrzcie, patrzcie, to jest gigantyczne. To jest jakaś gigantyczna struktura. Dziennik audio coś nam powie. Hydroponics log, this is Dr. Cross. It's hard for me to believe what I'm seeing here. This is crazy. Absolutely crazy. I'm going to the mining deck. I hear that's where survivors are gathering. Jacob, I'll wait for you there. No, doktor Cross też była przerażona tym wszystkim. Otwieram. Patrzcie. Główny magazyn żywności. Filtr żywności. Kurde, patrzcie, ile mam zestawów medycznych. Na bank coś tu się będzie działo. Lewiatan jest ogromny, ponoć. Dobra, uruchamiam. Będziemy mieli przejście. Damn it. The poison wasn't strong enough. Still alive. Get in there and kill it before it contaminates the entire ship. Tak, tak, wciąż żyje, więc idź tam i go zabij. Ja pierniczę, sama idź Kendra. Weź Hammonda pod rękę i idźcie mu napierdzielić. Fucking shit, dobra. Tak to trzeba zrobić. Entering zero gravity. No to pięknie. Pełno bomb. No zobaczymy, co tu będzie grane. O shit, w mordę. Jakieś macki. One mnie atakowały chyba wcześniej. Jedna rozwalona. Oby. Te bomby sobie zostawię chyba na potem. Która teraz? Ta. Jezu, poszła druga. Stała ostatnia z macek. Chodź tu, no chodź, 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 chodź. A Jezu, żebyś ty nie trafił w to, do jasnej cholery. Ale shit, zmarnowane. Zmarnowane, zesrane. Ja pierniczę. O shit. Jezu, muszę brać chyba właśnie te bomby. One są. Gdzie te bomby? Fucking shit. Tu widzę jakąś. Fuck. Ach. Dostał chyba. Tu widzę jeszcze jakąś bombę. Szkoda, że tu w ogóle nie ma, ile on ma żyć.
już też nie mam amunicji. Tu jeszcze jest jakaś bomba. Biegnij, biegnij, bo on kurwa rzuca tym. Shit. Nie mam amunicji do jasnej cholery. Nawet jej nie widzę. Bomb już też nie widzę, to coś minąłem. Jak ja mam go pokonać do jasnej cholery bez amunicji? Jezus Maria. Czym ja to mam zestrzelić? Jezu. Tu widzę jeszcze jakąś bombę. Zostaw ją na razie. Otwórz gębę. Nie tu trafiłem, gdzie trzeba. Może to muszę łapać. Nie pokonam go tak. Tam jest energia plazmowa. Patrzę, gdzie to co jeszcze jest. Wszystko gdzieś blisko niego. Jezus Maria. Co tu się dzieje? Jezu, ulecz się. Oho, super, super. Ja pierniczę, co za walka. No otwieraj gębę. Ile on musi zgarnąć? Znowu nie mam amunicji. Jezus Maria. Coś tu leży co jakiś czas. Patrzę, gdzie jeszcze coś można pozbierać, ale słabo raczej. Ach. Boże święty, co to za walka zasrana. Kolejna macka. No gdzie? Już nie widzę znowu żadnej amunicji. Jezu, ile on to będzie wypuszczał? Ach, złapać to tą kinezą to też problem.
Jezu, udało się. Bez amunicji. Isaac, you did it. Hammond, do you read? Oxygen levels are returning to normal. Nie słychać Hammonda. He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. Ja pierniczę, co to było? Lewiatan. Matko święta. Ale pojedynek. Exiting zero gravity. Oh shit. Mało życia, amunicji brak. Muszę sobie zmienić namiotacz. W mordę, co teraz? Został duży zestaw medyczny, niewiele tego zostało. Idź na pokład wydobywczy, statek wydaje się w końcu stabilny, o matko. Zyskaliśmy nieco czasu, miejmy nadzieję, że dosyć, aby znaleźć ten nadajnik SOS. Ale nawet jeśli wyślemy sygnał z prośbą o ratunek, czy w pobliżu tego systemu będzie ktoś, kto go usłyszy? Pewnie nie szybko, ale może w końcu ktoś się pojawi. Dobra, wracajmy. Ja pierniczę, jedynie z miotaczem. A trzeba przyznać, że piła robi już niezłe obrażenia. Magazyn, trzeba się zaopatrzyć. Zaopatrzyć. To jak najszybciej. Amunicja, energia plazmowa. Dobra, trochę je nakupuję. Mam dwa węzły. Dobra, zostawię sobie dychę w razie czego. No i okej. Chyba musimy wsiąść do kolejki, która przeniesie nas do kolejnej lokacji. No, pojedynek z Lewiatanem, przyznaję, robił wrażenie. Zerowej grawitacji. Ciężki. Ciężki jak skurczybyk. Tak jak on duży, tak ciężko było go pokonać. Ale się udało. Winda. Dalej, dalej, Isaac. Jedziemy. Tu, 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 tu. Proszę, teraz chwila oddechu. Chociażby w tej windzie. Dobra. Jesteśmy. Tam jest wyjście. No, nic tu nie ma innego, Isaac. Już tutaj wszystko... Obczaiłem wcześniej, to były te toalety. Ale gdzie Hammond, skurczybyk? No, już nieraz kończyliśmy tak odcinki, to zakończymy i tym razem po prostu uruchomieniem systemu transportowego. Ishimury, żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.